Sebastian Górny, witam. W studiu goszczę pana Jerzego Wierchowicza, radnego miejskiego, klub Platformy Obywatelskiej. Tak jest oficjalnie na stronie internetowej miasta. To jest aktualne? Już nie jest aktualne. Już nie jest aktualne. Nie jest aktualne. Jestem radnym niezależnym. Złożyłem chyba dzisiaj akurat informację do przewodniczącego klubu PO, że występuję z klubu radnych PO. No właśnie, bo o tym się mówiło już właśnie od kilku ładnych dni, że nie jest panu po drodze z Platformą Obywatelską. Dlaczego? Nie tyle z Platformą Obywatelską, ale z kierownictwem Lubuskiej Platformy Obywatelskiej. Miałem krótki epizod, nieprzyjemny epizod kontaktu z kierownictwem Platformy Obywatelskiej w naszym województwie. Odniosłem jak najgorsze wrażenie co do poziomu, powiedziałbym, działania kierownictwa. Od razu podkreślam, że ta ocena nie odnosi się do szeregowych członków Platformy, do radnych Platformy. W klubie bardzo dobrze się współpracowało, ale kierownictwo Lubuskiej Platformy nie myśli moim zdaniem o interesie partii i mam taką gorzką satysfakcję, że ze słów, które padały z moich ust bodajże 2 miesiące temu, wszystko się sprawdziło. Ja wtedy mówiłem, że Lubuska Platforma Obywatelska i kierownictwo nie prowadzi dobrej polityki, że nie dba o interes regionu, nie dba o interes Platformy Obywatelskiej w naszym kraju, także nie dba, czy też nie angażuje się w kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego. I niestety się wszystko sprawdziło, że ta choroba, która drążyła, czy drąży nadal kierownictwo Lubuskiej Platformy, okazała się chorobą ogólnopolską, czego dzisiaj jesteśmy świadkami i to na pewno żadnego entuzjazmu we mnie nie wzbudza, gdyż byłem sympatykiem, powiedziałbym chociaż krytycznym sympatykiem przez wiele lat Platformy. Często zgrzytając zębami głosowałem na Platformę, ale rzeczywiście miarka się przebrała. Tak sprawować władzy w regionie, jak się okazuje, że jeżeli w kraju nie można i to wszystko dzisiaj na naszych oczach się sypie. Dobrze, to na początku tylko ustalmy. Szefostwo Lubuskiej Platformy, czyli pani Bukiewicz, Chatka i Morzejko, tak? Bo to są osoby, które wymienił pan z nazwiska symbolicznie. W swoim tekście Ludu Platformy na blogu na Echo Gorzowa. Symbolicznie. Chciał pan, żeby członkowie Platformy, ci tacy uczciwi, jak uczciwi, pan to nazwał, żeby ich wyrzucili aktywni na śmietnik historii, tak? No oczywiście to wszystko jest, powiedzmy, taka licencja poetyka trochę. Te trzy osoby wymieniłem, bo z nimi miałem kontakt. To jest ścisłe kierownictwo Lubuskiej Platformy, z nimi akurat miałem kontakt i doświadczyłem, prawda, nielojalności i różnego rodzaju niecności, powiedziałbym, ze strony tych państwa i stąd są oni dla mnie symbolem tego, co się stało, prawda, tej degrengolady w kierownictwie Lubuskiej Platformy. Ja rozmawiałem po moim zdarzeniu, powiedziałbym tak, kiedy na zaproszenie Platformy odpowiedziałem pozytywnie i startowałem z list samorządowych Platformy, kiedy odpowiedziałem pozytywnie na prośbę, by wstąpić, by złożyć deklarację rok temu bodajże, prawda? No potem się okazało, że te wszystkie ustalenia, te propozycje to nie są ważne, że czarne nie jest czarne, a białe nie jest białe i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłem jeszcze bardziej niepokojące objawy, kiedy chodzi o kampanię pana prezydenta Komorowskiego. Bardzo porządnego człowieka, porządnego prezydenta, solidnego polityka, kiedy Platforma nie angażowała się, a wręcz twierdzę, że mieli wytyczne, prawda, które realizowali tutaj na dole, by nie realizować, by nie włączać się do kampanii pana prezydenta Komorowskiego. Prezydent Komorowski jako kandydat był kandydatem wszystkich Polaków, a nie tylko Platformy. No nie oszukujmy się, był Platformy kandydatem, prawda? Był Platformy kandydatem, chociaż był także obywatelskim po części, prawda? W moim przekonaniu dużo obywateli głosowało na Bronisława Komorowskiego nie tylko dlatego, że był kandydatem Platformy. Ale to się wszystko niestety zemściło, ziściło i to była polityka samobójcza. Tutaj nie włączanie się miejscowej Lubuskiej Platformy w kampanię pana prezydenta skończyło się tym, co się skończyło. Zwyciężył kandydat innej opcji, które ja się obawiam, że te sprawy polskie nie pójdą w dobrym kierunku, ale wracając do naszego lubuskiego podwórka, zobaczyłem brzydką twarz kierownictwa, prawda? I rozmawiając z zwykłymi gorzowskimi, na przykład radnymi Platformy, odniosłem wrażenie, że oni są zrezygnowani zupełnie. Stąd ten apel na tym blogu, prawda, pozwolenie sobie zatytułować Ludu Platformy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to proszę o wejście na portal Echo Gorzowa. Tam piszę blog, o tym opisuję, ale mówiąc szczerze, nie mam ochoty dłużej o tym mówić. Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie, powiedziałem. Świat idzie do przodu, jest alternatywa, jest możliwość głosowania, jest możliwość włączenia się w nowy ruch. Moim zdaniem bardzo pozytywny. Mówię o nowoczesnej Polsce. Do tego przejdziemy, ale moje pytanie jest takie, czy to panu było nie po drodze z Platformą, czy może Platformie nie było po drodze z panem, bo oczywiście nieoficjalnie też można było usłyszeć, że bardziej zabiegał pan o
o dobre miejsce na liście, niż o to, żeby na przykład pracować na dobro tej platformy. No, trudno pracować na dobro platformy, jeżeli się nie jest członkiem platformy, to po pierwsze, prawda? Po drugie, o wyborach parlamentarnych nie było w ogóle mowy. Była propozycja wstąpienia na listę samorządową, wstąpienia do platformy. O wyborach parlamentarnych nie było w ogóle mowy. A sprawa jest okrutnie prosta, no bo kiedy kierownictwo platformy zobaczyło moją skromną osobę, który złożył akces do platformy, poczuło tutaj jako zagrożenie, prawda, w wyborach parlamentarnych. Po co im dobry kandydat, przepraszam, tak mówię, z północy województwa, kiedy na tym nikomu nie zależało, na pewno nie zależało obecnym parlamentarzystom. I tyle. No i stąd decyzja oczywiście nie przyjęcia mnie, tylko odłożenia tej decyzji ad calendas graecas, co było oczywistym złamaniem umowy, czy też samego zaproszenia, bo ja podkreślam, nigdy sam nie aspirowałem do platformy, inicjatywa przyszła z tamtej strony. I teraz jakby przechodzimy do tego, o czym pan zaczął mówić, czyli to nowe ugrupowanie. To także oczywiście nieoficjalnie można było usłyszeć od niektórych polityków tutaj tej gorzowskiej, lubuskiej platformy, że to właśnie było wiadomo, że pan tak czy tak właśnie skręci w tamtą stronę, no bo to są jakby pana koledzy no, z Unii Wolności. Tym bardziej nie było sensu jakby no, wciągać pana bardziej w platformę. Nie. Znaczy, jeżeli chodzi o daty, to proszę zważyć, że moja deklaracja leżała 8 czy 9 miesięcy, prawda, w zarządzie regionu i to był w ubiegłym roku, kiedy nie było mowy w ogóle o nowoczesnej Polsce i tak dalej, i tak dalej. Kiedy bodajże na wiosnę się spytałem, co z moją deklaracją, też wiesz, że nie było nowoczesnej Polski, ale po tej decyzji było dla mnie zupełnie oczywiste. Tak, ale podobno już rozmowy gdzieś tam były, że może coś powstanie. Były rozmowy w sensie szans nowego ugrupowania, prawda? No nie oszukujmy się, Platforma nie była już czymś tak sexy, prawda? Już od dłuższego czasu, powiedziałbym, od pół roku, roku, prawda? Ludzie szukali nowego otwarcia, nowej inicjatywy i te rozmowy trwały od marca, lutego-marca, powiedziałbym tak, ale gdyby była decyzja inna, decyzja, kiedy ja złożyłem na prośbę senator Chatki zresztą deklarację w ubiegłym roku, no to oczywiście bym lojalnym członkiem Platformy, robimy wszystko, żeby tą Platformę zmienić. Tak się nie stało. Po 8-9 miesiącach udzielono mi te czarne polewki. Trudno się dziwić, że był zachwycony tym nielojalnym potraktowaniem, nieprzyzwoitym potraktowaniem osoby, którą się zaprasza. Prawda? Jest tak, że naturalnym wyborem jest dzisiaj nowoczesna Polska, którą wspieram, którą jestem zainteresowany, co nie znaczy, że będę czytać działaczem, czy kandydować z tych list. Trudno powiedzieć, wszystko przed nami. Być może w poniedziałek będziemy wszyscy wiedzieć coś więcej na temat planów politycznych kierownictwa nowoczesnej Polski. Mówię o tym dlatego, że w poniedziałek o godzinie 14 w Bibliotece Wojewódzkiej będzie spotkanie z panem Ryszardem Petru oraz panem Wadimem Tyszkiewiczem. Dwie wspaniałe osoby. W naszym lubuskim twarzą nowoczesnej Polski jest pan Wadim Tyszkiewicz, świetny prezydent Nowej Soli, o którego dokonaniu chyba wiemy i szerzej o tym nie trzeba mówić. No i inicjator Ryszard Petru, który przyjeżdża na zaproszenie miejscowych, zainteresowanych działaczy, no jeszcze nie działaczy, bo partia formalnie nie istnieje, ale korzystając z tej okazji zapraszam wszystkich do biblioteki na poniedziałek 15 czerwca o godzinie 14 otwarte spotkanie z panem Ryszardem Petru i z panem Wadimem Tyszkiewiczem. Być może po tym spotkaniu się zawiąże jakaś struktura, jakiś komitet organizacyjny, być może wybierzemy tymczasowe władze, ustalimy zasady rekrutacji, powiedziałbym, i tak dalej. Bo wszystko jest przed nami. Na dzisiaj jesteśmy w fazie zamiaru stworzenia nowoczesnej partii, która będzie zdrową, mądrą alternatywą dla chyba schodzącej Platformy Obywatelskiej. No, przypomina to trochę właśnie to, co kiedy powstawała Platforma Obywatelska, tak? Na gruzach, można powiedzieć, Unii Wolności, Akcji Wyborczej, Solidarność. Dokładnie. Historia zatacza koło, pana zdaniem? No chyba nie po raz pierwszy, prawda? Nie po raz pierwszy. Tak po prostu się dzieje. No rzeczywiście 11, 13, 14 lat temu, prawda? W 2001 roku po przegranych wyborach powstała Platforma troszkę wcześniej, prawda? Chyba bodajże na 8-9 miesięcy przed wyborami. No i ona była, ta partia była tą, która wbiła nóż w plecy mojej Partii Unii Wolności, prawda? Ja nie mówię, że szukam tych rewanżu, bo to jest w polityce jest, czy normalne, trudno powiedzieć, ale tak bywa. Ale faktycznie historia zatacza koło i pewnie zataczać będzie jeszcze nie raz. Czyż można powiedzieć teraz w cudzysłowie, kibicuje pan temu, co się dzieje w Warszawie? Bo no, powiedzmy sobie, im gorzej w Platformie, tym być może lepiej dla nowoczesnej PL. No, cynicznie mówiąc tak, no ale cynizm też jest elementem polityki. Mam uczucia mieszane, prawda? Bo z jednej strony państwo jest osłabiane, prawda? Już okazuje się, że ludzie sprawujący władzę no, są ludźmi małymi, powiedziałbym, małostkowymi. No, innych słów negatywnych nie chcę używać, bo i po co? Wszyscy słyszeliśmy. Z drugiej strony nadzieja na zmianę
też Nowoczesna Polska nie jest partią, która przejmie władzę, to jest oczywiste. Sukcesem będzie, jeżeli wejdzie do parlamentu, prawda, z poparciem 10-15%, co jest zupełnie realne, być może większe. Natomiast wybory najprawdopodobniej wygra opcja, która, no, której się boi, jak już mówiłem, prawda. Prawo i Sprawiedliwość być może jest bardziej ucywilizowane niż miało to miejsce w 2005 roku, kiedy przez 2 lata no, w sposób nieodpowiedzialny sprawowała władzę. Ale jednak no, to samo kierownictwo pozostaje, prawda? Przewodniczący Kaczyński, wiceprzewodniczący Macierewicz, to są takie symbole tego państwa, którego nie chciałbym być obywatelem. Prawda? I to jest perspektywa, która mnie niepokoi. Jak pan pyta, czy mam satysfakcję, czy się cieszę? Nie. Z niepokojem obserwuję to, co się dzieje, ale jednocześnie wspieram inicjatywę, która moim zdaniem daje nadzieję na to, że będzie siła, która postawi tamę różnego rodzaju dążeniom niebezpiecznym dla nas, obywateli, jeżeli chodzi o na przykład o wolności obywatelskie, prawda, wolności światopoglądowe. Oby tak się nie stało, chociaż obawiam się, wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Tym bardziej, że rośnie siła zupełnie nieodgadniona, prawda, siła, która nie ma programu, siła, która nie ma partii, siła, która ma lidera. Mówię o Pawle Kukizie. Przy całym szacunku jego poglądów, prawda, może posiadać, jakie posiada, przy całym szacunku dla 20%, jakie zyskał, prawda, to jest mnóstwo obywateli, ale jednak nikt nie wie, co się za tym kryje, kto się za tym kryje. No tak, znamy Pawła Kukiza. Zajmuje teraz drugie miejsce po tak, tym, co tak, po tej aferze po wybuchu, ale mówi się także, że Ryszard Petru to taki Kukiz, tylko że dla bogatych. No, to może to jest zgrabne, może to dowcipne, ale chyba nie do końca prawdziwe. Ale to w ogóle tak, nieprawdziwe. Jakby drugie dno, czyli też populista. Populista nie. Nie słyszę chyba pan z ust pana Petru, czy kogoś go popierających populistycznych haseł, prawda? Bo moim zdaniem... Myślę, że właśnie porównanie do Kukiza to ma naznacz... No populista chyba Paweł Kukiz na pewno. Zresztą on się tego nie wypiera, prawda? Mówi, że mówi w imieniu wszystkich, dla wszystkich. Z tym, że Kukiz proponuje... Różnica jest inna. Kukiz proponuje burzenie. I nie proponuje niczego w zamian za to, prawda? Chce zmienić system, jest antysystemowy, antyustrojowy. Cokolwiek za tym się nie kryło, kryje się jedno, burzenie, prawda? Nie budować. Natomiast Ryszard Petru mówi, w jaki sposób budować, w jaki sposób przyspieszyć rozwój, daje hasła pozytywne. Kukiz daje hasła wyłącznie negatywne. Jest to generalnie sprzeciw i są też tacy, którzy mu to odpowiada, prawda? Ale wiemy wszyscy, że na sprzeciwie daleko nie ujedziemy jako kraj. I stąd moja obawa przed siłami populistycznymi, które skupiają się w tym ugrupowaniu Pawła Kukiza. Od populizmu nie jest daleko Prawo i Sprawiedliwość, natomiast różnica między Nowoczesną Polską a tymi ugrupowaniami jest taka, że my proponujemy konkrety. Wiemy, jak to robić, wiemy, że można to lepiej zrobić, wiemy, że tego Platforma nie zrobi, choćby w sprawach światopoglądowych, gdzie chyba najbardziej zawiodła. Myślę o in vitro, myślę o związkach partnerskich, myślę o konwencji antyprzemocowej, którą trzeba było właśnie w ramach Platformy przepychać siłą, co by wydałoby się oczywiste, konwencja była czymś oczywistym, a z tym idzie bardzo, szło bardzo opornie, tak samo jak podkreślam, dzisiaj bodajże jest głosowanie w sprawie in vitro, oby to drugie czytanie zaowocowało trzecim czytaniem uchwalenie bardzo ważnej sprawy, w której Platforma wiele napsuła. Tak, no wczoraj nam zwróciła uwagę Unia Europejska na to, że nie mamy tej regulacji, nie ukarała Polski karą pieniężną, na szczęście, ale wyrok jest jednoznaczny. Nie spełniliśmy oczekiwań i wymogów, jakie na nas stawia członkostwo w Unii Europejskiej. Kończąc jakby ten wątek, jak pan przewiduje, czy po jesiennych wyborach może dojść do tej powtórki z rozrywki, czyli że partia rządząca, koalicja rządząca nie wejdzie znowu i będziemy mieli zupełnie coś nowego? Trudno powiedzieć, czy to się skończy taką sytuacją jak w 2001 roku, kiedy AWS nie wszedł, prawda, nie osiągnął progu wyborczego 8%, wtedy był dla koalicji, czy Platforma osiągnie próg? Myślę, że osiągnie. No, też jej życie jakoś tam, prawda, bo uważam, że jest mnóstwo wartościowych absolutnie ludzi w Platformie, ale podkreślam, rozczarowany się tak Platformą. Na tym kongresie, na którym byłem założycielskim, w Warszawie na Torwarze, kiedy Ryszard Petru zapraszał wszystkich do współpracy, 90% to byli ludzie Platformy, rozczarowani Platformą. To o czymś znaczy, to o czymś świadczy. Ja pamiętam z minionych lat wiele takich haseł, że nigdy więcej głosować na Platformę nie będę. No ale rodzi się pytanie, to na kogo? Teraz mamy na kogo. To przejdźmy jeszcze na koniec do spraw miejskich. No, jest pan w końcu radnym Gorzowa. I... Nie w końcu, tylko przede wszystkim, panie redaktorze, i wyłącznie radnym Przede wszystkim radnym Gorzowa.
Chciałem zapytać, jak pan ocenia ten raport otwarcia, który zapowiadał prezydent Jacek Wójcicki zaraz po tym, jak wygrał wybory, że właśnie taki dokument stworzy i niedawno go przedstawił i jak się panu podoba ten Gorzów? Bardziej mi chodzi o przedstawienie tej sytuacji obecnej, tak? Czyli jak Gorzów się plasuje, no a się plasuje słabo. No plasuje się słabo, mówi pan redaktorze o tych rankingach ogólnopolskich, gdzie rzeczywiście, chodzi po Zieloną Górą, prawda, tam jest... Zieloną Górą, z Opolem, Olsztynem, tak. Teraz i Słupskiem na przykład nas się porównuje, bo to porównywalne miasta, rzeczywiście kilkanaście miejsc niżej od Zielonej Góry, to boli szczególnie, no bo ta wojna, powiedzmy, no nie wojna w tym słowie, Zielona Góra, Gorzów ciągle trwa i to boli. Ten raport jest rzetelnym raportem, trzeba to oddać. Jednocześnie przedstawia obraz nie najlepszy za minione lata, za minioną kadencję prezydenta Andrzejczaka, chociaż muszę podkreślić, żeby być przyzwoitym i uczciwym w stosunku do byłego prezydenta, że finanse publiczne miasta, więc element bardzo ważny w gospodarce każdego miasta, pan prezydent Andrzejczak utrzymywał w ryzach. Wczoraj akurat tak się złożyło, na posiedzeniu komisji rewizyjnej przyjmowaliśmy sprawozdanie budżetowe za rok 2014. Co w sprawozdaniu uzyskało pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, także komisja rewizyjna nie miała zastrzeżeń. I to warto jest podkreślenia. Dług publiczny jest trzymany w ryzach, to jest kwota 161 milionów przy budżecie miasta ponad pół miliarda. To jest umiarkowany poziom, on nie wzrastał, był kontrolowany i tutaj nie ma żadnych obaw i tutaj trzeba oddać sprawiedliwość byłemu prezydentowi, że rzeczywiście w tej materii, w tej sprawie, bardzo ważnej przecież, podstawowej, był prezydentem absolutnie odpowiedzialnym. Bo wspomniał pan o tym, że prezydent Jacek Wójcicki oczywiście mówi, że on nie chce jakby oceniać swojego poprzednika, no ale można powiedzieć, że ten ocenił. No to jest raport, to jest taka ocena. No i no, pan jednak przez 4 lata był w radnym właśnie, który był w klubie wspierającym Tadeusza Jędrzejczaka. To także, no można powiedzieć, ocena państwa dokonań. Byłem w klubie wspierającym oczywiście. No były różne, powiedzmy, różne sytuacje. No około rok przed końcem już byłem dosyć sceptycznie nastawiony co do reelekcji, piątej reelekcji pana prezydenta, już rozmawiałem z nim o tym, no ale jakoś moje uwagi nie bardzo trafiały, być może nie umiałem ich wyartykułować. Ale oczywiście ma pan rację, że ta ocena także dotyczy radnych, czterech radnych tamtego klubu, także mojej skromnej osoby. I stąd między innymi, nie broniąc oczywiście sytuacji tamtej, ale wspomniałem na początku o najważniejszej sprawie, jaką są finanse miasta. Finanse trzymane w ryzach przez poprzedniego prezydenta. Rysuje się przed nami niezła perspektywa, ale oczywiście trzeba realizować zamierzenia, o których mówił prezydent Wójcicki. Moim zdaniem już zaczął je realizować, już miasto inaczej wygląda. Być może sytuacja poprzedniej kadencji, zapewne tak, była efektem pewnego kryzysu, prawda, który także miał miejsce w naszym kraju, a także miał miejsce na całym świecie, ale oczywiście to nie był element dominujący. Na dzisiaj jestem pełen optymizmu, uważam, że należy wspierać pana prezydenta. Nosimy się zamiarem, czy też noszę się zamiarem z paroma kolegami radnymi utworzenie nowego klubu wspierającego pana prezydenta w jego poczynaniach. Myślę, że przy współpracy z Platformą Obywatelską, którą to oceniam w Radzie wysoko. Ja oceniam swoich kolegów radnych jeszcze do wczoraj, prawda, do wysoko, bardzo dobrze się współpracowało i jak powiedziałem na wstępie, nie odszedłem z tego klubu, dlatego że byłem w sporze z klubem radnych Platformy, ale ze względów, o których mówiłem w następnych zdaniach. I myślę, że wspólnie z Platformą Obywatelską, z Klubem Obywatelskim, który mam nadzieję uda nam się stworzyć, będziemy prowadzić politykę wspierania pana prezydenta, gdyż dobrze się zanosi, powiedziałbym tak, dobrze rokuje pan prezydent. No to tą myślą optymistyczną zakończymy rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jerzego Wierchowicza, radnego niezależnego. Dziękuję bardzo.